Dwie szkoły na wniosek starosty Marka Chojnowskiego zlikwidowali na dzisiejszej sesji radni powiatu ełckiego. Mowa tu o czwartym liceum profilowanym, wchodzącym w skład zespołu szkół nr 6 imienia Macieja Rataja oraz dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym specjalnym. Szkoły praktycznie przestały funkcjonować w 2011 roku. Zmiana jest czysto kosmetyczna, gdyż szkoły te od dawna istnieją tylko na papierze, tłumaczy starosta Marek Chojnowski. Powinniśmy to zrobić już dawno temu, czyli w 2012 roku, bo zmieniła się ustawa o systemie oświaty i nie ma już takich typów szkół. Teraz to porządkujemy przed przystąpieniem do jakby jeszcze większych porządków związanych z reformą oświaty. Jedynym radnym, który przeciwstawił się likwidacji placówek, był Antoni Polkowski. Ustawa weszła w roku 2011. Radny się ktoś obudził, że nie została podjęta stosowna uchwała. Jakaś komunikacja poprzedniej zarządu i obecnego zarządu, że trwało to aż 5 lat. A druga rzecz, ta uchwała ma też błędy formalne. Po pierwsze, wchodzi w roku 2011, a jest napisane w uzasadnieniniu, że zgodnie z ustawą, która weszła w roku 2012 i likwidowała te szkoły, no to właśnie ten błąd, prawda? Ja nie będę popierał błędów. Szkoły przestaną istnieć z dniem wejścia w życie uchwały Rady Powiatu.